Niewiele jest takich miejsc w Opolu, gdzie scena przygotowana do koncertów stoi na stałe. A tak jest właśnie tutaj, w tej kawiarni, która obchodzi swoje kolejne już urodziny, bo już chyba drugie, prawda? Drugie, tak, to prawda. Drugie urodziny. Bardzo szybko czas biegnie. Jeszcze pamiętam, jak się otwieraliśmy. Otworzyliśmy się też z opóźnieniem przez pandemię. Natomiast no, przez te dwa lata udało się zrobić tych koncertów bardzo, bardzo dużo, moim zdaniem, jak na nasze też możliwości, bo to jest wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej Opola, prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne Opole. Miejsce, które jest dedykowane trzeciemu sektorowi, fundacjom, innym stowarzyszeniom, które tutaj też chętnie organizują różne swoje projekty. No a my stricte zajmujemy się przede wszystkim muzyką. Wcześniej organizowaliśmy Opole Songwriters Festival, który zmienił nazwę na Opo Festival po otwarciu klubu kawiarni społecznej. No i tak sobie działamy i postanowiliśmy te drugie urodziny zaznaczyć w taki szczególny sposób, bo będzie z nami jedna z debiutantek, Daria ze Śląska, artystka, która przygotowała specjalnie na tę okazję DJ set, więc będzie można ją zobaczyć w takiej zupełnie nowej roli. No i to jest również debiutantka, która na tej scenie małej, która jest za nami w październiku, sprawdzałem to dzisiaj, w październiku 2021 roku po raz pierwszy wystąpiła. Miejsce jest wyjątkowe, dlatego tu jesteśmy, bo właśnie koncertów planujecie dużo również na ten sezon, a zaczynamy od imprez urodzinowych. Urodziny już 30, czyli w najbliższy piątek. I co będzie się działo? Urodziny będziecie obchodzić przez dwa dni, tak? Tak, pomyślałem, że skoro drugie urodziny to dwa dni, nie wiem, czy to będzie zasada, której będziemy się trzymać, bo potem musielibyśmy zwiększać długość obchodzenia urodzin. Natomiast w piątek zapraszamy na Pop Quiz. To jest taka świetna zabawa, która jakiś czas temu wymyśliłem. Ja jestem w ogóle wielkim fanem teledysków i ta identyfikacja graficzna urodzin drugich nawiązuje do kultowego programu Viva 2, który w latach 90., czyli w latach mojej młodości, powiedzmy, był bardzo popularny. Jeżeli ktoś jest z rocznika 80., myślę, że na pewno zetknął się z tą nazwą. No i to był taki, to była taka telewizja, którą się oglądało naprawdę godzinami, te teledyski. No i Pop Quiz polega na tym, że zgaduje się artystów, którzy są po prostu pokazywani na teledyskach. To są oczywiście fragmenty tych teledysków. Trzeba podać nazwę artysty. Świetna zabawa, więc... Będą nagrody? Będą oczywiście nagrody też. Myślę, że będzie wyjątkowo dużo nagród z okazji tego, że jest to urodzinowy weekend, więc myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł na spędzenie czasu. Dla tych, którzy lubią teledyski i muzykę, bardzo polecam. No a w sobotę, tak jak wspomniałem, udało się przekonać Darię, z którą się znamy, zachęcić ją do tego, żeby wcieliła się w rolę DJ-ki. Nigdy wcześniej tego nie robiła, ale ona w ogóle jest trochę ze świata hip-hopu dla mnie i słucha dużo muzyki, pisze ciekawe teksty i myślę, że te inspiracje, które są obecne w jej twórczości muzycznej, będą tutaj w zupełnie nowym wydaniu, czyli Daria zaprezentuje swoje ulubione nagrania, które ją zainspirowały w przeszłości do tego, co robi teraz. Także to wyjątkowa okazja, żeby ją zobaczyć, myślę, że poznać też, bo taka jest idea tego miejsca, że tutaj jakby tą... już również ze względu na wielkość tego miejsca, jakby tą barierę pomiędzy artystami a publicznością do absolutnego minimum minimalizujemy, więc będzie, myślę, że wyjątkowa impreza w gronie znajomych, przyjaciół, tak, naszych stałych klientów, ale też myślę ludzi związanych z kulturą, bo tak jak wspomniałem, to jest miejsce, w którym bardzo często inne organizacje pozarządowe organizują swoje wydarzenia. Czyli będzie się działo, będzie i impreza, i dyskoteka, i quiz, każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na drugie urodziny tego niezwykłego miejsca, już 30 w piątek ruszamy muzycznie i będzie na pewno głośno i kolorowo i smacznie. Tak, słońce się pojawiło, więc niech to będzie dobry znak, że mam nadzieję, że też będzie słonecznie.